Dlaczego ludzie tracą pieniądze na rynkach finansowych, pomimo tego, że tak wiele informacji dostępnych jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki? W tym odcinku przejdziemy wyśmienity test zarządzania kapitałem który odpowiada na pytanie, dlaczego też we wszystkich tych informacjach takich inwestycyjnych mamy na przykład zdanie inwestowanie jest ryzykowne albo tyle i tyle osób traci na rynkach finansowych. Zapraszam do kolejnego odcinka najlepszego kursu tradingu i spekulacji dla początkujących online za darmo, za darmo pod patronatem Domu Maklerskiego XTB. Uwaga! W celu wykonania tego testu wchodzimy sobie na stronę elmwelf.com. Link do tego testu znajduje się w opisie. Na czym ten test polega? Obstawiamy, obstawiamy tutaj, w tym miejscu, rzut monetą: czy wypadnie orzeł, czy wypadnie reszka. I oczywiście wstawiamy i wrzucamy sobie stawkę, jaką obstawiamy. Czyli dla przykładu. Mamy wyjściowo 25 dolarów, czyli dla przykładu klikam sobie, że wypadnie orzeł, i klikam na to, stawiam na przykład 2 dolary. Klikam zakład, wyskakuje mi rzut monetą, Bach 27 dolarów, i obstawiam dalej. Mamy tutaj pozostały czas do wykonania tego naszego testu. I uwaga, ten czas to jest 30 minut. Mamy 30 minut na wykonanie tego testu. Ale jest jedna istotna rzecz. Jeden istotny element, który różni się od rzutu reszką i zwykłym rzutem monetą, gdzie rozkład jest 50-50. Tutaj uwaga, jest tak, że 60% szans jest na wypadnięcie orła. Tak jest. I uwaga, zadanie przed Tobą, wskakuj na tą stronę. Pobaw się przez. Masz pół godziny i napisz swój wynik, z jakim skończyłeś obstawianie w tej dosyć ciekawej grze. Czyli stopujemy tutaj wideo, stopujemy, wskakujesz na ten test i przechodzimy sobie później do wniosków. Bo jeżeli przejdziesz dalej, od razu do wniosków, no to lekcja ta nie będzie miała większego znaczenia. Ok, no i teraz na zdrowy rozsądek. Oczywistym jest, że skoro masz 60% szans na to, że wypadnie orzeł, powinieneś obstawiać orła za każdym razem, gdy następuje rzut monetą. I to porównać możemy do sytuacji, w której mamy strategię, która daje nam 60% szans na to, że my z niej wyjdziemy z zyskiem. No i mając coś takiego i mając grupę. Która była testowana, a ten test, prze, ten test został wykonany przez Wiktora, Wiktora Hagani i Jamesa White'a. Książka The Missing Millionaire's Guide to Better Financial Decisions, którą oczywiście Wam polecam. Wykonana już spory czas temu, bo to nie jest książka, która powstała rok temu, ale był wykonany tamten test. I przetestowanych zostało e, bodajże 50 mężczyzn, 49 mężczyzn, 12 kobiet. Natomiast, okej, okay, grupa może nie jest zbyt wielka, ale uwaga, wnioski są paradoksalne, bo uwaga, tylko 21% zbiorących udział w teście uzyskało dobry wynik. Tylko 21%. I to jest sytuacja, w której ktoś z tych 25 dolarów robi 200-250 dolarów. A ważna rzecz, oni otrzymywali tę kasę dla siebie. Tutaj mamy tylko i wyłącznie symulację, więc nie wypłacimy sobie tych pieniędzy z tego testu. I uwaga, co dalej? 28%, prawie 1 trzecia zbankrutowało, czyli ich kapitał spadł poniżej 2% dolarów I tutaj, I tutaj pytanie, jak można zbankrutować w grze, gdzie mamy 60% szansy na to, że wypadnie orzeł w porównaniu do 40% szans na wypadnięcie reszki? Co ciekawe, z tych 61 grających, aż 18 przynajmniej raz postawiło całość majątku na, jedno, na jeden rzut monetą. Że w danym rzucie będzie Reszka, Bach całość, nie? Albo Bach będzie orzeł całość kapitału, czyli zagranie all-in. Pomimo tego, że w tej grze oni zgarniali ewentualną wygraną dla siebie. Natomiast jeszcze bardziej interesujące jest to, że i to może być zaskakujące, że 67%, 2 trzecie grających przynajmniej raz, postawiło na reszkę, na którą szansę na wyrzucenie wynosiło 40%. Aha i to jest jeszcze bardziej dramatyczne. 13 grających obstawiło reszkę przez więcej niż 25% czasu. Um. I na przykład mama jednego z autorów książki była poddana testowi i także ona kilka razy postawiła na reszkę. Na pytanie dlaczego to zrobiła, odpowiedziała, wiem, że nie powinnam była tego robić, ale nie mogłam się powstrzymać, bo po prostu czułam, że reszka powinna się wtedy pojawić. Um. I to jest też takie potwierdzenie e, słów, e, które padły też na blogi bossa Nikolasa Taleb'a. Jeżeli będziemy dawać inwestorowi wiadomości z następnego dnia 24 godziny wcześniej, to w ciągu roku zbankrutuje. I teraz, jaki ty wynik osiągnąłeś? Ile razy obstawiłeś reszkę? Ile razy zagrałeś all in? Chociaż, no właśnie tego robić nie powinieneś. największa szansa wygranej i wykręcenia fenomenalnego wyniku dawała i dawało obstawianie 10% kapitału, czyli jeżeli mamy 25 dolców, to ryzykujemy 10% tego kapitału i wtedy szansa i prawdopodobieństwo dojścia do wypłaty 250 dolarów z tego testu wynosi 94% jest to bardzo prawdopodobne zdarzenie, że uda nam się tak mocno nasz kapitał pomnożyć. No i teraz pytanie do Ciebie. Jeżeli masz strategię, opracujesz strategię, która generować i dawać będzie Ci stopę zwrotu, na poziomie, nie stopę zwrotu, ale skuteczność na poziomie 60%, to co powinieneś robić? No i tutaj. Dyscyplina i zarządzanie kapitałem, ale odpowiednie zarządzanie kapitałem, bo jeżeli my mamy tego typu, nazwijmy to, ciągnoty do tego, żeby zagrać all in. Zaryzykować całym kapitałem albo zrobić coś na odwrót naszej strategii. No, właśnie, kiedy możemy na przykład stwierdzić, że o, chcę zrobić coś na odwrót naszej strategii, no, po serii strat. Nie wierzę w kolejny sygnał, zagram odwrotnie, bo jak tak strategia działa, to ja wolę zagrać odwrotnie. I tak samo mogło być, kiedy wypadnie ci cztery razy z rzędu reszka, obstawiałeś orła cały czas i nagle tracisz wiarę w to, że twój system. Jest dobry, a tej wiary teoretycznie stracić nie powinieneś. I takie rzeczy działy się w tak losowej, ale też przewidywalnej grze, jakim jest rzut monetą. No bo, oczywiście, rynki finansowe bardzo często do rzutu monetą są porównywane, ale oczywiście są zdecydowanie bardziej skomplikowane aniżeli w przypadku rynków, aniżeli w przypadku właśnie tym, z czym my się mierzymy w tym oczywiście kursie. Jestem ciekaw jak to wygląda u Was i ile udało Wam się pomnożyć. Natomiast wyjściowo, jeżeli ani razu nie obstawiłeś reszki, tylko próbowałeś, próbowałeś obstawiać orła kombinując z wielkością i poziomem ryzyka, no to jesteśmy na dobrej drodze, pokazującej jak ważnym jest, że nawet o, może Ci się wydawać, no 60 do 40 to nie jest zbyt dużo, ale w długim terminie tego typu skuteczność. Oj, naprawdę jest w stanie pomnażać pieniądze. Przechodź ten test, bo jestem ciekaw, jak to wygląda właśnie u Was.